Dzień dobry, dzisiaj przygotujemy pracę plastyczną. Kwiat złożony z figur geometrycznych. Będą nam potrzebne kartka A4, klej, wcześniej wycięte figury geometryczne, dwa prostokąty na liście i jeden na łodygę, 8 trójkątów i jedno koło. Zaczynamy od przyklejenia łodygi. Następnie przykleimy liście. Przyklejamy pierwszy płatek. I nasze koło. Następnie przyklejamy resztę płatków. Praca plastyczna jest gotowa. Jest to kwiat z figur geometrycznych.